Cześć, ja jestem Nefren i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Jak Zdobyć, czyli serii, w której prezentuję Wam mounty oraz sposób ich zdobycia. I dzisiaj mam dla Was bardzo fajnego mounta, jest to Vicious War Saber. Taki oto piękny tygrys, oczywiście będzie to mount tylko i wyłącznie lądowy, więc raczej nim nie polatamy. Natomiast wracając do samego mounta, troszkę mu się przyjrzyjmy. Jest to model tygrysa, który już się w grze pojawiał, natomiast tutaj został zremasterowany, ma o wiele lepszą rozdzielczość, znaczy te tekstury na nim. Krótko mówiąc, po prostu ładniej wygląda. Natomiast jeśli chodzi o nowości, które tutaj pojawiły się, mamy bardzo ładny pancerz, który jest w takim stylu Night Elfów, czyli no tutaj tygrys ma hełm z jakimiś kolcami po bokach, jakieś ostrza. Mamy tutaj nawet przyczepione, zobaczcie, z boków dwie glewie, czyli no, broń charakterystyczna dla Night Elfów. Bardzo fajnie wykonane siodło tutaj z jakimś uchwytem. No i z tyłu oczywiście mamy banner Alliance. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda, no i tutaj jakieś piórka. A na końcu ogona, zobaczcie, też jest jakieś ostrze przyczepione i kolce. Jeżeli chodzi o animację ruchu, no, jest to taka charakterystyczna, ja bym powiedział, dla tych wszystkich tygrysów, które w grze się pojawiły, czyli no, nie jest to, nie wiem, coś nadzwyczajnego, chociaż jest dosyć przyzwoicie wykonana. No i zobaczmy jeszcze, jak ten mount się zachowuje, jeśli chodzi o jego okrzyk bojowy. Tak jak inne tygrysy, dokładnie tak. Trząsa głową, no i ryczy. No i przechodzimy do sposobu zdobycia tego mounta, tak jak wcześniej powiedziałem, jest to mount PvP. No i tutaj zobaczcie, mam przed sobą achievement, który nazywa się Prideful Combatant, czyli musimy wygrać 100 aren albo 40 rated battlegroundów w sezonie 15, czyli w obecnym. Areny są tylko i wyłącznie 3x3 albo 40 battlegroundów. No jak widać, oczywiście troszkę czasu to zajmuje, no ale możemy to zrobić cały czas sezon jeszcze trwa, więc mamy no, naprawdę bardzo dużo czasu na wykonanie na przykład tych aren. Areny się dosyć szybko robi, tak, bo to jest każda kilka minut, niektóre czasami sporo krócej, więc nawet zrobienie tych 100 nie powinno być jakimś wielkim problemem. Ja nie jestem osobą, która jakoś szczególnie gra PvP, no i zobaczcie, że również mi się udało. I teraz tak, w nagrodę dostajemy coś, co nazywa się Vicious Saddle. Ja to już wam pokazuję, otwieram sobie skrzyneczkę. To jest siodło, dzięki któremu będziemy mogli sobie właśnie mounta wykupić. Dobra, mamy w ekwipunku. No i teraz tak, jestem w Stormwind, oczywiście w Old Town. Tutaj kiedyś też pokazywałem mounty PvP, które mogliśmy kupić. Tutaj właśnie jest ten NPC, który sprzedaje Combatant Mount, czyli te lepsze. Mamy dwa do wyboru, ja się na razie oczywiście skupię na tym, o którym wcześniej mówiłem, czyli Vicious War Saber. Tego konika zostawimy sobie na kiedy później. A więc po prostu możemy sobie zakupić mounta i tak właśnie ten cały proces wygląda. Mount już jest w ekwipunku, wystarczy teraz go po prostu użyć. No i wygląda tak, jak wcześniej pokazałem, czyli po prostu prześlicznie. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!